Tomografia komputerowa to jedno z najważniejszych badań w diagnostyce koronawirusa. Niebawem w szpitalu covidowym powstanie cała pracownia tomografii komputerowej wyposażona w wyspecjalizowany sprzęt. Ponieważ otrzymaliśmy również wraz z tym kompleksowym obiektem tomograf komputerowy, tak żeby móc obsłużyć tych pacjentów absolutnie kompleksowo tutaj w tym miejscu, a badanie tomografii komputerowej jest jednym z podstawowych badań, szczególnie jeżeli chodzi o klatkę piersiową czy o stan zapalny potencjalny płuc u tych pacjentów. Do obsługi tomografu potrzebni są wyspecjalizowani technicy. Lekarze już są zatrudnieni. Szpital szuka jeszcze techników radiologów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy dotychczas nie zatrudniał osób z tą kwalifikacją, dlatego że nasza pracownia diagnostyki obrazowej to jest jakby firma zewnętrzna, która świadczy usługi na naszą rzecz, o czym powszechnie wiadomo, także nie zatrudnialiśmy osób właśnie z tego rodzaju kwalifikacjami, dlatego ich poszukujemy. Przypomnijmy, że szpital dysponuje 96 łóżkami. Obecnie na oddziale zakaźnym przebywa 69 pacjentów.